sobotę, 11 stycznia, we Wrocławiu miało miejsce otwarcie sklepu Triceps Mega Shop, największego sklepu z odżywkami i suplementami w Europie. Na uczestników czekało wiele niespodzianek i atrakcji. Na pierwszych odwiedzających czekało 100 koszulek do rozdania. Dla każdego darmowe próbki odżywek oraz informacje o limitowanej akcji wyprzedażowej najpopularniejszych produktów. Gośćmi otwarcia byli Robert Burnejka, Robert Piotrkowicz i Radosław Słodkiewicz wraz z ekipą Muscular Development. Właściciel sieci sklepów Triceps powiedział nam, jakie są jego główne cele na najbliższy czas. To jest teraz główny cel, żeby otwierać jak najwięcej sklepów stacjonarnych. I w takim modelu, i mniejsze sklepy, połączenie kilku najważniejszych marek odżywek w bardzo dobrych cenach i kompleksowa oferta amerykańskich odżywek w cenach dużo lepszej niż konkurencja. Cały czas rozwój tego, co robimy, czyli sponsoring zawodów w wyciskaniu sztangi, sponsoring na pewno naszych kulturystycznych zawodów polskich, wszystkich, które są objęte patronatem Polskiego Związku i nie tylko. Tak naprawdę ja jestem otwarty na wszelką współpracę. Wybrani uczestnicy mieli możliwość spotkania z innymi czołowymi kulturystami oraz wzięcia udziału w turnieju wyciskania sztangi leżąc. No moje plany to na pewno starty w zawodach. Jeszcze planuję kilka lat startować w zawodach kulturystycznych, już nie w Polsce, bo należę do ligi zawodowej i zawody są organizowane poza krajem, więc będę startował za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Azji, te zawody na całym świecie się odbywają. No i zaczynam od kwietnia, w maju będę też kontynuował dalej, później kilka miesięcy przerwy i od września, wrzesień, październik, listopad, następny cykl zawodów. Startowałem przez wiele, wiele lat. Ostatni start zaliczyłem w tym roku, taki delikatny, że tak powiem, przypomnienie w Strzegomiu. Natomiast kilka lat wcześniej startowałem i może być reprezentowałem Polskę na arenie międzynarodowej, głównie w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. Z takich najwyższych, że tak powiem, największych moich osiągnięć na pewno tytuł mistrza Europy. Pomagam młodym adeptom, można teraz powiedzieć tak, że troszeczkę mniej startuję, natomiast bardziej się zajmuję pracą taką trenerską. Można powiedzieć, że na każdych zawodach ktoś ode mnie startuje, także pomagam chłopakom i cieszę się z ich właśnie sukcesów teraz, bardziej niż ze swoich. Radku, walczymy z otyłością wśród młodych ludzi, nie tylko wśród młodych ludzi. Jaki przepis na zgrabną sylwetkę byś przede wszystkim przedstawił i zaproponował takim młodym ludziom? Przede wszystkim systematyka w tym, co robią, czyli wiadomo, że nie ma na pewno czegoś takiego, że są jakieś super rewelacyjne diety, które działają od razu w przeciągu 2-3 tygodni. Nie ma takich programów treningowych, ani magicznych suplementów. To wszystko oczywiście pomaga i wszystko razem, dobrze złożone do kupy, daje rewelacyjne efekty. Więc przede wszystkim systematyka, wytrwałość, no i oczywiście poznanie, że tak powiem, własnego ciała, własnych potrzeb. Można powiedzieć, że wygląd fizyczny w największym stopniu niestety zależy od diety i od suplementacji. Ten trening siłowy, trening aerobowy jest, że tak powiem, tylko takim dodatkiem. Dlatego musicie, że tak powiem, czytać, dowiadywać się jak najwięcej o swoim organizmie i o metodach, że tak powiem, żywieniowych, suplementacyjnych i tak dalej, dzięki czemu oczywiście ten efekt z siłowni będzie o wiele, wiele lepszy. Czyli trening, wytrzymałość, wytrwałość przede wszystkim, to są klucze do sukcesu. Dokładnie. I na treningu, i w kuchni, przede wszystkim w kuchni. Także na to bardzo uczulam. Dieta, dieta, jeszcze raz dieta. Bez wątpienia największą atrakcją było spotkanie oraz pamiątkowe zdjęcie z Robertem Burnejką. Jestem taki człowiek, że się cieszę, jak ludzie przychodzą czy coś. Po prostu chcę dać, przekazać tą dobrą energię, że każdy, dużo ludzi, że żyje tak. Że każdy chodzi niezadowolony, nie, coś takiego, że to nie jest sposób na życie, to jest sposób, żeby się cieszyć, cokolwiek robisz, żeby swoje robić i się cieszyć po prostu. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.